Weekend upłynął pod znakiem odbywających się w Korzybiu Mistrzostw Polski w grzybobraniu. W Leśnym Gąszczu spotkaliśmy również uczestników Szkoły Przetrwania. Na zakończenie mamy krótką relację z imprezy zorganizowanej przez pracownię ceramiczną Słupskiego Ośrodka Kultury. Oglądasz serwis informacyjny 10 Minut TV. Zapraszamy! Prawdziwki, podgrzybki, kozaki, rydze i kurki to trofea uczestników 8 Mistrzostw Polski w grzybobraniu. Mistrzostwa rozegrano w najbardziej zalesionej gminie na Pomorzu, czyli Kępicach. Miejscem zmagań grzybiarzy był las w pobliżu Korzybia, najbardziej grzybowej wsi na naszym terenie. Uczestnicy zawodów przed startem dostali identyfikatory i mapy z zaznaczonym terenem mistrzostw. W oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcia goście imprezy mogli skosztować potraw przygotowanych przez miejscowe koła gospodyń, podziwiać pokaz rzeźbienia piłą mechaniczną w wykonaniu Marka Piotrowskiego, czy też spędzić miło czas w towarzystwie pasjonatów leśnych darów. Swoją wiedzą dotyczącą grzybów dzielili się z gośćmi pracownicy Słupskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W zawodach wzięło udział blisko 80 zawodników. Zwycięzców wyłoniono na podstawie liczby zebranych punktów, których przydział uzależniony był zarówno od łącznej masy zebranych grzybów, jak i ich gatunku. Jedną z głównych atrakcji tegorocznych Mistrzostw Polski w grzybobraniu był przygotowany na olbrzymiej, prostokątnej patelni gulasz z dziczyzny. Domorośli smakosze mogli również wziąć udział w konkursie na najlepszą potrawę z grzybów. Grzybowe mistrzostwa przygotowało Nadleśnictwo Warcino oraz gmina Kępice, która chce promować swoje leśne walory. Warto zwrócić uwagę na fakt, że organizatorzy zapewnili mieszkańcom Sławna i Słupska bezpośrednie połączenie autobusowe, dzięki któremu bez większych przeszkód mogli dotrzeć na miejsce zawodów. Następne grzybowe mistrzostwa Polski zostaną rozegrane już w przyszłym roku. Organizatorzy spodziewają się większej liczby uczestników. Atrakcji z pewnością nie zabraknie. Okolice Słupska to doskonałe tereny do nauki survivalu, przekonują uczestnicy obozu ekstremalnego. Kilkunastu śmiałków szkoli się pod okiem doświadczonych twardzieli. W okolicach Krzyni uczą się zdobywania jedzenia, krzesania ognia, budowania szałasów, a także przepraw przez wodę. Mam 13 lat, no pewnie jak na ten obóz to nadal za mało, bo naprawdę dają wycisk. Ale ogólnie to jestem zadowolony, że tu jestem, gdyż to naprawdę wystawia moje umiejętności na próbę. Myślałem, że potrafię tam coś w survivalu, ale z tego co widać, nawet z odpalaniem ognia jest tyle zabawy, że szkoda gadać. W szkoleniach survivalowych uczestniczą osoby w różnym wieku i o różnych potrzebach. Jedni chcą doskonalić i sprawdzić siebie, inni mają natomiast konkretny cel, na przykład przygotować się do pracy w armii. Przyszłam tutaj, żeby się szkolić, ponieważ idę na ratownictwo medyczne, studia ratownictwa medycznego i nabywam doświadczenia. Jest mi to potrzebne, ponieważ chcę się dostać do wojska. Obozy pod Słupskiem organizuje grupa specjalistów, związanych m.in. ze szkoleniem zawodowych żołnierzy. Praca z cywilami jest dla nich doskonałym doświadczeniem i świetną zabawą. Obozy organizowane w lasach pod Słupskiem adresowane są dla wszystkich grup społecznych. Specjaliści twierdzą, że nauka przetrwania w dziczy jest doskonałą odskocznią m.in. dla urzędników i pracowników korporacji. W sobotę na ulicy Wojska Polskiego odbył się dzień otwarty pracowni ceramicznej Słupskiego Ośrodka Kultury. Na przybyłych na miejsce młodszych mieszkańców Słupska czekała cała masa atrakcji. Warsztaty plastyczne, nauka wytwarzania naczyń ceramicznych, filcowania czy też rzeźbienia w drewnie. Miłośnicy szczęku stali mogli zapoznać się z podstawami fechtunku w wykonaniu członków Bractwa Rycerskiego lub samemu stanąć w szranki z własnoręcznie wykonaną bronią białą. Impreza pod tytułem Dzień Chłopaka na Woja Polaka spotkała się ze sporym odzewem słupszczan i pozostaje mieć nadzieję, że zdominowana przez placówki bankowe ulica częściej będzie obfitować w wydarzenia tego typu.